mnie prawda. Nie patrzę, imieniu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, czyli wydawcy książki Siła i Solidarność, chciałbym Państwa serdecznie przywitać na dzisiejszym spotkaniu, które jest poświęcone prezentacji drugiej już edycji monografii wiceministra Roberta Kupieckiego. Mamy, proszę Państwa, u nas dzisiaj bardzo dostojnych gości, włącznie z osobą ministra obrony narodowej, pana Tomasza Siemoniaka, którego chciałbym serdecznie przywitać. Panie ministrze, dziękuję za Państwa obecność i za wsparcie tego projektu. Jesteś wśród nas rektor Akademii Obrony Narodowej, generał Bogusław Pacek. Jak Państwo wiecie, w dzisiejszej debacie będzie uczestniczyć profesor Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych, członek grupy refleksyjnej tworzącej zręby obowiązującej koncepcji strategicznej NATO, przyjętej na szczycie w Lizbonie, obecnie współprzewodniczący polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych. Krótko mówiąc, legenda polskiej dyplomacji. Naturalnie głównym gościem dzisiejszego spotkania jest autor monografii Siła i Solidarność, strategia NATO 1949-1989, obecnie wiceminister obrony narodowej, a do niedawna ambasador Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, Robert Kupiecki. Dodam jeszcze u siebie absolwent prestiżowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi redaktor TVN, pan Marek Świerczyński, któremu zaraz oddam głos. Szanowni Państwo, dyskusja o NATO w kontekście historycznym nie jest rzeczą oczywistą dla osób, które nie są historykami, bądź też historią się nie zajmują. Dzisiejsze NATO jest skonfrontowane z zagrożeniami, można powiedzieć, zupełnie innego rodzaju niż NATO z okresu zimnej wojny. Nowa koncepcja strategiczna sojuszu podkreśliła, co prawda, znaczenie obrony terytorialnej i w znacznej mierze jest to zasługa właśnie profesora Rotfelda. Jednak z drugiej strony nie ulega też wątpliwości, że dzisiejsze NATO koncentruje się na innych operacjach. Koncentruje się na operacjach poza terytorium państw sojuszu. Krótko mówiąc, swego rodzaju konwencjonalną mądrością jest głoszenie dzisiaj, że NATO jest tworem zupełnie odmiennym od NATO z okresu zimnej wojny. Robert Kupiecki, myślę, że podważa w pewnym sensie tą konwencjonalną opinię, twierdząc, że esencją dzisiejszego NATO była, dzisiejszego i byłego zimnowojennego NATO jest ta sama zasada solidarności. Jest to łącznik ideologiczny, można by powiedzieć moralny, łączący NATO zimnowojenne z NATO współczesnym. Waga solidarności, jej kształtowanie się i realne funkcjonowanie w okresie zimnowojennym jest bardzo solidnie przedstawione w tej monografii. Oczywiście można dyskutować o tym, czy solidarność jest równie silna dzisiaj, jak była w przeszłości. Na przykład niedawna operacja w Afganistanie pokazuje, że różne państwa członkowskie podchodzą do kwestii ryzyka i niekoniecznie zawsze równie solidarnie się do tej zasady odnoszą. Ale myślę, że Robert Kupiecki bardzo trafnie zidentyfikował moralny trzon funkcjonowania zimnowojennego i dzisiejszego NATO. Jest tutaj, bo zasada ciągłości w tym wszystkim jest bardzo ewidentna, moim zdaniem. Proszę Państwa, to jest jedyna myśl, którą chciałem się z Państwem podzielić. Nie jest moją rolą sterowanie, moderowanie tej dyskusji. To zadanie należy do redaktora Świerczyńskiego, który na pewno wykona je dużo bardziej kompetentnie niż ja w tym stanie. Także serdecznie dziękuję naszym dzisiejszym gościom, dziękuję panu ministrowi i przekazuję prowadzenie debaty panu redaktorowi Świerczyńskiemu. Mam rozmawiać o książce, ale nie będziemy zdradzać oczywiście, co jest do końca w
środku, ponieważ pan dyrektor Zaborowski o tym nie wspomniał, ale wobec tego zrobię to ja. Jest ona do nabycia tutaj w księgarni. Zachęcamy. Mam nadzieję, że nasze spotkanie wielu z Państwa zachęci do tego, żeby z tą książką spotkać się bezpośrednio. Ja pozwolę sobie zacząć nasze spotkanie od takiej prośby do autora, do pana ambasadora ministra Kupieckiego, o to, by wyjaśnił, dlaczego taki tytuł, Siła i Solidarność. To są słowa, które bardzo silnie oddziałują na nas, bardzo silnie, pozytywnie oczywiście kojarzą się wszystkim odbiorcom, ale czy i w jaki sposób są definicją i tego historycznego, i tego współczesnego NATO? No, na to pytanie proszę o odpowiedź pana ambasadora. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Zanim odpowiem na pańskie pytanie, proszę pozwolić mi na kilka słów wstępu. W Polsce bardzo często narzekamy na brak albo niedostatek poważnej debaty publicznej. Ja jestem z urodzenia optymistą i myślę sobie, że kiedy patrzę dzisiaj na tę salę, że jeżeli państwo zdecydowaliście się tak we wtorkowy wieczór w czasie karnawału przyjść, by porozmawiać na temat współczesnego NATO, na temat historii NATO, to może nie tak źle z tą debatą publiczną w Polsce jest, albo przynajmniej są powody do optymizmu, że są ludzie, którzy chcą rozmawiać poważnie. Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Zaborowskiemu, dyrektorowi Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, największego i najważniejszego polskiego think tanku, najlepszego think tanku środkowoeuropejskiego i bardzo wysoko notowanego światowych rankingach tego rodzaju ośrodków za stworzenie okazji do tej debaty. Ale dziękuję nie tylko za to, że możemy dzisiaj porozmawiać o NATO. Dziękuję za utrzymanie tej książki w ofercie wydawniczej, w ofercie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Więc dziękując panu dyrektorowi Zaborowskiemu, chciałbym także publicznie podziękować jego poprzednikowi, dyrektorowi Dębskiemu, za to, że wspierał mnie w procesie powstawania tej książki, że w zasadzie podjął decyzję, że ona zostanie wydana właśnie w Instytucie, będzie częścią oferty programowej Instytutu. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dlaczego siła i solidarność? No, chciałbym odpowiedzieć to pytanie na dwóch niejako poziomach. W pierwszym naturalnym skojarzeniu siła i solidarność odnosi się do dwóch fundamentalnych kanonów strategii, czyli polityki i siły. Polityki, która rządzi siłą, a dzisiaj we współczesnym wydaniu strategii państwowej, można się powiedzieć, zarządza wszystkimi zasobami, które dla potrzeby realizacji strategii państwowej są wykorzystywane. Ja bardzo chciałem w pierwszym odruchu nazwać tę książkę, zatytułować ją Polityka i siła. Ale niestety przede mną uczynił to profesor Roman Kuźniar w swoim wprowadzeniu, w swoim wstępie do studiów strategicznych, zatem tytuł był zajęty. Dlatego myśląc o tym, w jaki sposób, w krótki sposób oddać kwintesencję tego, czym jest NATO, czym jest strategia NATO i jego efektywność, jego podstawę efektywności, jego funkcjonowania, tak powiem, odnalazłem te wątki właśnie w sile, jako fundamencie, na którym budowana jest zdolność operowania, skutecznego operowania NATO. I kiedy mówimy o sile, to oczywiście w historycznym rozwoju myśli strategicznej sojuszu myślimy przede wszystkim o sile zbrojnej. Ale dalece efektywność sojuszu, dalece, tak powiem, skuteczność strategii NATO trzeba oceniać także poza kategoriami wojskowymi. I myślę, że z biegiem czasu te czynniki pozawojskowe coraz większą rolę odgrywały, uzupełniając i wspierając się na fundamencie sił zbrojnych. A dlaczego solidarność? Dlatego, że w istocie, jeżeli mówiliśmy kiedykolwiek na przestrzeni 40 lat zimnej wojny i ostatnich 20 lat o deficytach siły NATO, to ja upatrywałbym jej nie w deficycie siły wojskowej, nie w brakach takiej czy innej kategorii uzbrojenia, ale w kryzysach zaufania, czy w kryzysach solidarności wyrażającej w postawie politycznej, czy sposobie dyskutowania o pewnych problemach w sojuszu. I jeżeli myślimy o współczesnym NATO, czy myślimy o NATO w kategoriach zmiany ciągłości na przestrzeni ostatnich 60 lat, to paradoksalnie w okresie zimnej wojny, w ciągu pierwszych 40 lat funkcjonowania NATO, tych momentów zawahania, czy momentów kryzysu solidarności znajdziemy bardzo wiele. W zupełnie innej rzeczywistości politycznej, w zupełnie innej rzeczywistości strategicznej. Dlatego dla mnie siła i solidarność to dwa elementy definiujące NATO, strategię NATO i skuteczność sojuszu. Gdybym miał dzisiaj zastanowić się, gdybym chciał napisać kolejny tom tej książki, miał zastanowić się, w jaki sposób zatytułować strategię NATO 89-2012, to myślę, że nazwałbym ją w poszukiwaniu solidarności na fundamencie siły. Oczywiście tak nigdy książki
książki nie można zatytułować. Ale siła moim zdaniem pozostaje to niekwestionowany element definiujący współczesne NATO czy współczesną strategię sojuszu. To, czego poszukujemy poprzez tę całą mechanikę strategiczną, która została wypracowana przez w ciągu 60 lat, to właśnie solidarność. Solidarność definiującą zdolność do wspólnego działania. Za chwilę bardziej szczegółowo będziemy omawiać to, co jest w tej publikacji, a także oczywiście oddamy Państwu głos i bardzo zachęcamy już teraz do przemyśleń, do zgłaszania swoich pytań. Potem będzie okazja do wspólnej dyskusji. Ja nie waham się powiedzieć, że mamy tutaj w naszym panelu dwóch najwybitniejszych znawców współczesnego i historycznego aspektu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mało tego, mamy tutaj osobę pana profesora Adama Daniela Rotfelda, który czynnie kształtuje współczesność NATO. Czynnie kształtuje przez to, że wchodzi w skład grupy ekspertów, zwanej również grupą mędrców, która opracowała raport w 2010 roku, będący podstawą obecnej, krótko po publikacji tego raportu opracowanej, koncepcji strategicznej NATO. Bardzo się cieszę, że w tej koncepcji został zawarty taki punkt, który kończy takie postulaty, zalecenia zmierzające do tego, żeby NATO skutecznie weszło w rok 2020, a ten punkt nazywa się opowiadanie historii NATO. Panie profesorze, wobec tego z punktu widzenia również recenzenta tej pracy prosiłbym pana o kilka słów o tym, jak my tutaj tą publikacją wpisujemy się w ten właśnie punkt. Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałbym podziękować za te wszystkie sympatyczne uwagi adresowane do mnie. Jakkolwiek ja zdaję sobie sprawę, że trzeba je przyjmować cum grano salis, tym bardziej, że jak się tak rozejrzałem po sali, kiedy włożyłem sobie okulary, to stwierdziłem, że jest na tej sali kilka osób równie kompetentnych, a może nawet bardziej kompetentnych i zainteresowanych. Odsyłam do ostatniego numeru Polski Zbrojnej, gdzie jest wywiad z panem ambasadorem doktorem Jerzym Nowakiem, Jerzym Marią Nowakiem, ponieważ jest kilku Nowaków. Powiedział, że w Polsce Nowaków jest więcej niż Kowalskich. Ale chcę powiedzieć, że jego uwagi zawarte w tym wywiadzie w istocie rzeczy są w jakiejś mierze charakterystyką tym, czym NATO jest dzisiaj i czym może być w przyszłości w sposób bardzo prosty i taki klarowny. Jeszcze jedna uwaga, mianowicie tutaj był pańskie pierwsze pytanie skierowane do autora, dotyczyło tytułu i pan minister, ale równocześnie doktor habilitowany, Robert Kupiecki, odpowiadając, powiedział, że zastanawia się już dzisiaj nad tytułem swojej drugiej książki poświęconej NATO, która wyjdzie poza okres zimnej wojny, a więc z tego NATO od 1989 do 2010 roku, do nowej koncepcji. Otóż gdybym miał sugerować, to bym pod rozwagę poddał tytuł NATO ciągłość i zmiana. I tym moim zdaniem się wyraża zarówno sens tego, co on przedstawił w tej książce i w następnej. Bo trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że podstawą funkcjonowania NATO jest Sojusz Północnoatlantycki zawarty w Waszyngtonie w kwietniu 1949 roku. I bardzo często się tak zdarza, że nikt z nas nie sięga takich dokumentów, ponieważ traktuje je jako coś oczywistego. Otóż radzę każdemu, kto chce na temat NATO cokolwiek pisać albo oceniać, przywołać ten dokument, wziąć go do ręki, przeczytać jeszcze raz, a to jest tym łatwiejsze, że dokument ma zaledwie dwie strony z dużą interlinią pisanych. Jest napisany niezwykle prostym językiem i między innymi dzięki temu zachował swoją wartość i aktualność. W istocie rzeczy, gdyby dzisiaj trzeba było na nowo podpisywać dokument Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nie bylibyśmy w stanie o wiele lepiej tego sformułować. Chociaż pewne elementy byśmy sformułowali inaczej. Dodałbym tam kilka elementów, które między innymi są zawarte w tej koncepcji strategicznej NATO na 2020 rok. I tutaj tak na marginesie dodam, że ta koncepcja w
istocie rzeczy różni się od tego, co zostało zawarte w dokumencie przyjętym na szczycie NATO. Znaczy koncepcja, którą myśmy przekazali pod rozwagę sekretarza generalnego, stworzyła dla niego możliwość, ażeby ten dokument polityczny, który został przyjęty na najwyższym szczeblu w Lizbonie, że tak powiem, oddawał nie tylko pewne myślenie koncepcyjne, ale również operacyjne, czego w samej koncepcji strategicznej, tak jak ona została 17 maja 2010 roku przekazana sekretarzowi generalnemu, nie ma. I tutaj taka, powiedziałbym, uwaga moja dotycząca w ogóle sensu. Dlatego może ktoś sobie postawić takie pytanie, po co był powoływany ten zespół 12 ekspertów, skoro w istocie rzeczy spośród tych kilkudziesięciu najwyższych przedstawicieli, ambasadorów, którzy są szefami misji przy Sojuszu Północnoatlantyckim w Brukseli, można było bez trudu wyłonić 12 osób równie kompetentnych, które były w stanie stworzyć nie gorszy dokument. Otóż rzecz polega bardzo często nie tylko na tym, kto coś mówi, kto to mówi. Otóż gdyby to mówili ambasadorzy, przedstawiciele państw należących do NATO, to oczywiście wywołuje natychmiast bardzo taką polityczną reakcję innych uczestników tego gremium. Znaczy, wszystkie państwa sojuszu mają równe prawa. Więc pierwszy był problem, że nie można byłoby wyłonić 12, trzeba byłoby to robić inkorporo. Wszyscy razem mieli wyredagować. Już jeden z moich przyjaciół, który już niestety nie żyje, kiedyś powiedział mi, że prac naukowych i dzieci nie należy robić zbiorowo. Ja powiedziałem, co się tyczy dzieci, to mam w tej sprawie swój pogląd, natomiast jeżeli chodzi o prace naukowe, to podzielam jego pogląd, że prace powstają, im mniejsza grupa, a najlepiej jak jest jeden autor, tym lepszy jest dokument. I to nie przypadek, że w tym dokumencie, który w 2010 roku został przyjęty, o czym zresztą pan ambasador i minister napisał w tym nowym wstępie, na nowo zredagowanym, on odwołuje się do tego, że jedyny dokument, do którego ta nowa koncepcja strategiczna NATO jest podobna, to jest raport Harmela. I to nie jest przypadek, że z Harmelem został ten dokument związany. Tak nawiasem mówiąc, zadam na marginesie, że Harmel nie był autorem tego dokumentu, że Harmel użyczył hojnie swego nazwiska. Tak się często dzieje w stosunkach międzynarodowych z różnymi dokumentami, które noszą nazwiska osób, które w tym momencie pełnią jakąś ważną funkcję i potem to jest związane z jego osobą. W moim przekonaniu głównymi autorami tego dokumentu byli Niemcy i ten dokument wyrażał dwoistą naturę wówczas nowej strategii sojuszu. Mianowicie ta strategia kiedyś była strategią opartą na odstraszaniu, a nowy kierunek określony w 1967 roku, ale zaproponowany wcześniej przez Niemców, to było odstraszanie i odprężenie, Deterrent i Detente. Otóż w tej chwili też potrzebne jest takie nowe podejście, które z jednej strony byłoby wyrazem aktywnego zaangażowania, ale z drugiej strony podkreślałoby inne nowe elementy, które związane są z obecną sytuacją. Nie wiem, czy panu zadowoliła ta przydługa wypowiedź, ale... Panie profesorze, mówiąc o nazwiskach, pan cytował raport Harmela. Oczywiście ten raport, przy którego tworzeniu pan brał udział, znany jest potocznie w publicystyce raportem Albright. Tak, i zresztą uważam, że ona wniosła największy wkład. Trzeba z jej otwarcie powiedzieć, że w odróżnieniu od Harmela ona rzeczywiście miała ogromny zespół, nie tylko ten 12-osobowy zespół ekspertów, którzy zostali nazwani ekspertami, jakkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że w zdecydowanej większości żadna z tych osób nie jest ekspertem. Znaczy to są albo byli politycy, tam był były minister obrony narodowej Wielkiej Brytanii, byli ministrowie, byli różni specjaliści,
mogę powiedzieć, że nie największy wkład wnieśli niektórzy szefowie, byli szefowie misji przy Sojuszu Północnoatlantyckim, co mnie utwierdziło w przekonaniu, że gdyby powierzyć to dzieło wszystkim szefom misji, to prace nadal by jeszcze trwały. No, pan profesor Rotfeld oczywiście tego nie powie, ale ja powiem, że w publikacjach i polskich, i międzynarodowych udział pana profesora w tworzeniu tego raportu jest niezwykle mocno podkreślany. A jedną z osób, która zapewne jest bardzo, najbardziej dumna z tego, że przedstawiciel Polski miał udział w tworzeniu dokumentu, który jest podstawą do nowej koncepcji strategicznej, jest zapewne minister obrony. A zatem proszę o kilka słów pana ministra Tomasza Siemoniaka. Dzień dobry, witam. Szanowni Państwo, oczywiście, że jesteśmy dumni i wspieramy profesora, ale jeśli pan profesor pozwoli, dzisiaj kilka słów o autorze i książce. Pomyślałem sobie wczoraj, gdy prezydent Barack Obama wyznaczył kandydatów na sekretarza obrony i dyrektora CIA, że w różnych krajach, w Izraelu, Iranie mogą się obawiać tego, my się nie musimy obawiać, bo Robert Kupiecki zna te osoby. Powiem więcej, Robert Kupiecki zna wszystkie osoby, o których prezydent Obama mógł pomyśleć, że mogą te stanowiska zająć. Więc sądzę, że możemy z dużą satysfakcją przyjąć tę dzisiejszą prezentację, a przede wszystkim książkę czy pracę napisaną przez Roberta Kupieckiego, który jest w bardzo unikatowej sytuacji, bo nie jest tylko naukowcem, który bada rzeczywistość, który bada historię, ale od wielu lat aktywnie współtworzy tę rzeczywistość, więc daje mu to okazję nie tylko opisu, ale też i rzeczywistego wpływu i rzeczywistej wiedzy, jak i wielu osobom po prostu z pewnej odległości może brakować. Sądzę, że ta książka jest ważna jako element ciągłych dyskusji w Polsce, dyskusji wokół tego, czym jest dzisiaj NATO, jakie jest miejsce Polski, jak to powinno determinować naszą politykę zagraniczną. I myślę, że ja mówię to nie na podstawie książki, którą dopiero co otrzymałem, ale wielu rozmów z Robertem przez ostatnie miesiące, że warto tę książkę przeczytać z tego powodu, żeby się przekonać o tym, że nie powinniśmy postrzegać NATO w tych latach, kiedy byliśmy nie z własnej woli, po drugiej stronie barykady, jako takiej organizacji bezproblemowej, która była w złotym wieku, w której się wszystko świetnie działo. Na to było pełne dyskusji, pełne zwrotów, pełne obaw o swoją przyszłość czy przyszłość poszczególnych sojuszników. Druga myśl, jaka z tej książki wynika, to taka, że dzisiaj mamy poczucie, że żyjemy w bardzo trudnych i zmiennych czasach, ale właściwie nie było nietrudnych czasów. Ja myślę, że nie ma takiego pokolenia Polaków właściwie od nie wiem kiedy, od Cedyni, które by, bicy pod Cedynią, które miały poczucie, że żyje w jakichś łatwych i prostych czasach i wszystko się dobrze układa. Na pewno nie dotyczy to XX i XXI wieku. To też jest dla nas, którzy aktywnie zajmują się polityką, miejscem Polski, bezpieczeństwem Polski, taka lekcja, że czasy zawsze są trudne, zawsze można podejmować właściwe wybory, ale też zawsze można popełniać istotne błędy. Trochę, jak zauważyłem, mimowolnie, wbrew woli autora, prawie że tutaj został postawiony plan napisania nowej książki. Pan profesor Adam Daniel Rotfeld uprzejmie już wskazał tytuł. Czekamy na tę książkę, choć nie wiem, kiedy Robert miałby ją pisać przy dzisiejszych obciążeniach i co na to siedząca w pierwszym rzędzie rodzina Roberta, ale myślę, że to, że dzisiaj jest w tym miejscu, że nie z Brukseli, nie z Waszyngtonu obserwuje i współkształtuje polską politykę obronną i zagraniczną, da mu bardzo silny asumpt do tego, żeby tę następną książkę napisać. Czekamy na tę następną książkę, a na razie zachęcam do lektury tej, bo znając Roberta wiem, że on też swój warsztat naukowy łączy z dużą swadą i umiejętnością opowiadania różnych historii, a ta historia jest bardzo pasjonująca. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie ministrze, pan minister Tomasz Siemoniak. Ja tylko dodam tytułem uzupełnienia, że w
pan ambasador Kupiecki pełni rolę podsekretarza stanu do spraw polityki obronnej, a więc ze swoją wiedzą i doświadczeniem jako znawca strategii, badacz strategii, no, ma wymarzoną robotę. A teraz przejdę do omawiania zawartości tej książki. Ta książka nie jest książką historyczną, jak już ustaliliśmy wcześniej w rozmowie z autorem, mimo że dotyczy historii. Ta książka jest bardziej o, jak się zdaje, filozofii czy też kulturze strategicznej NATO, opisanej czy też podanej przez pryzmat trzech, może trzech i pół koncepcji strategicznych. Teoretycy stosunków międzynarodowych, czy terminologiczni puryści prawdopodobnie nie zgodziliby się z zastosowaniem pojęcia kultury strategicznej do bytu, do organizacji międzynarodowych. Jest to pojęcie, które bardzo często w literaturze jest zarezerwowane do opisu, jak powiem, zachowania państw. Natomiast ja myślę, że ono jest bardzo adekwatne, ono poszerza znaczenie, czy pole znaczeniowe tego pojęcia bardzo się poszerza. Ja myślę, że odczytanie książki, czy odczytanie tego, co zostało zawarte w pracy poświęconej latom 49-89, jako pewnego, tak powiem, także przyczynku do dyskusji o współczesnym NATO jest bardzo trafne. W istocie to, czego ta książka dotyczy, to ciągłości zmiany w myśleniu strategicznym NATO, a także pewnego instrumentarium, które w znacznie większym stopniu, niż to może nam się wydawać, kiedy obserwujemy, czy zaczęliśmy analizować NATO, myśleć o NATO w jakimś punkcie jego rozwoju po roku 89, zostało przeniesione z tamtej poprzedniej epoki. Sposób rozwiązywania konfliktu, sposób kształtowania czy budowy konsensu w ramach sojuszu. Choćby mówiliśmy o zespole Albright, raporcie Albright, raporcie Harwella, wcześniej raporcie trzech, raporcie ateńskim, suplemencie do raportu ateńskiego. To przecież nie jest nic innego jak sposób budowy konsensu w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czasem, znaczy jest takie potoczne powiedzenie, które w administracji, które wszyscy urzędnicy państwowi obecni na tej sali doskonale znają. Nie wiesz co robić, powołaj zespół roboczy. Nie wiesz co robić, powołaj grupę mędrców. Ale ja dalece wykroczę poza, tak powiem, żartobliwy element zawarty w tym powiedzeniu. Często sposób budowy porozumienia w ramach sojuszu wymaga spojrzenia, czy wymaga trochę takiego szerszego spojrzenia, wykraczającego poza to doświadczenie zamknięte w Radzie Północnoatlantyckiej czy strukturach urzędniczych. Bardzo trafnie zresztą opisał to i wcześniej Führer. Dzisiaj powiedział o tym pan profesor Rotfeld. Można powiedzieć wprost, że gdyby przyszło Radzie Północnoatlantyckiej negocjować strategię 2010, prawdopodobnie trwało to znacznie dłużej i biorąc pod uwagę, tak powiem, napięcia, które pojawiały się w pracach nad jej poszczególnymi segmentami, być może ten dokument nie byłby lepszy od dokumentu, tak, od którego odchodzono, czy z którego wychodzono, czyli strategii z roku 99, a przecież nie o to chodzi. W pracach, czy w pracach nad strategią, by kolejna iteracja strategii była mniej czytelna, czy zgoła gorsza od tego, z czym mamy do czynienia współcześnie. Także jeżeli ta książka może być, czy treść tej książki może być odczytana właśnie jako próbę spojrzenia na to, co tworzy ciągłość i zmianę w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także jako przyczynek do myślenia o współczesnym NATO, to myślę, że jest to bardzo trafne i bardzo komplementujące autora czytanie tego tekstu. Rzeczą nie bez znaczenia jest moment, w którym ta książka powstała. Proszę pozwolić mi jeszcze na jedną uwagę. Ponieważ tak naprawdę pracę nad tym zasadniczą częścią zakończyłem na przełomie roku 2007-2008. A więc w momencie, kiedy NATO powoli zbierało się, kiedy jasne stało się, że będzie, że praca nad nową strategią zostanie rozpoczęta. Po wielu latach dyskusji, zachęcania do tego, by ta strategia mogła zostać opracowana. Nie było rzeczą w przypadku, że wiele lat wcześniej strategia nowa w stosunku do strategii z roku 99 nie mogła być opracowana. Przypomnijmy sobie spory sojusznicze o kwestii interwencji irackiej, dyskusji o współpracy transatlantyckiej. Myślę, że wiele było elementów także emocjonalnych w polityce sojuszu, które nie ułatwiałyby tego rodzaju refleksji. Zresztą, jeśli popatrzymy na dekadę ostatnią, która dzieli oba dokumenty, strategiczny z 99 roku i 2010, to w dużej mierze charakter tej dyskusji czy sporu przypomina dekadę rozdzielającą strategię zmasowanego odwetu i strategię elastycznego reagowania. Przypowiedzieć, że kiedy patrzyłem, czy uczestniczyłem w dyskusjach
z ostatniej dekady. I skonfrontowałem się z materiałem historycznym, czy powiedzieć, że wielokrotnie na mojej twarzy gościł uśmiech i refleksja na temat podobieństwa sposobu uprawiania refleksji strategicznej, która funkcjonowała kilkadziesiąt lat temu w zupełnie innych warunkach strategicznych, w zupełnie innych warunkach bezpieczeństwa i tak powiem, tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. W sensie pewnego modelu zachowań, pewnego elementu, czasem dominacji myślenia narodowego nad myśleniem wspólnotowym w ramach sojuszy mamy tu do czynienia ze znacznie większą, ładunkiem ciągłości kontynuacji, aniżeli zmiany, jeżeli idziemy w sojusz strategiczny. Także pisząc tę książkę, to bardzo wyraźnie, odnosząc się do historii, myślałem o tym, co jest przed nami. Ja wiem, że współtwórca strategii, uczestnik grupy Albright, książkę czytał, jeśli także nasi negocjatorzy uczestniczy prac nad strategią do niej zajrzeli, to jest niewątpliwie mój bardzo wielki sukces praktyczny, że mogłem taki materiał, naszym analitykom przedstawić. Jeżeli historia może być rzeczywiście nauczycielką życia i z historii NATO możemy czegoś nauczyć się na teraźniejszość oraz na przyszłość, to należy sobie zadać pytanie podstawowe, które mi się ciśnie na usta po lekturze tej książki. Dlaczego zawsze zajmuje to tak długo i jak to się dzieje? Jakie mechanizmy, nie tylko wojskowe, nie tylko służące wypracowaniu strategii, ale polityczne, leżą za tym, że na przykład NATO tak późno zorientowało się, albo inaczej, zorientowawszy się stosunkowo wcześnie, tak późno doprowadziło do realnych wniosków, że strategia zmasowanego odwetu jest pułapką. Panie profesorze. To w zasadzie jest dosyć odpowiedź dosyć prosta. Mianowicie rzecz polega na tym, że proces, stosunki międzynarodowe, życie jest procesem, a struktury, instytucje, organizacje są statyczne, miejscowe. Życie jest dynamiczne, a instytucje, które mają realizować pewne zadania na potrzeby tego życia, są statyczne. I to w szczególności dotyczy w ogóle wojska. Wojsko ma charakter korporacyjny. Ja nie chcę tutaj panu ministrowi ani niczego doradzać, ani uczulać, ale chcę powiedzieć, że jest to struktura, która niezwykle opiera się potrzebom zmiany. Jest po prostu zastygła, trwała i w istocie rzeczy trzeba mieć bardzo silny charakter i taką, jak bym powiedział, przebojowość, żeby łamać te pewne zastygłe schematy myślenia. Otóż to dotyczy również tych koncepcji. Koncepcje się rodzą wewnątrz tej instytucji i w tej instytucji powstają rozmaitego typu procedury i mechanizmy do nadania operacyjnego charakteru tym koncepcjom. W tym czasie nastąpiła już radykalna zmiana. Zmienił się krajobraz polityczny, zmieniły się zagrożenia, ale w dalszym ciągu trwa u tych ludzi, którzy się nauczyli czegoś, trwa taki opór, że oni uważają, na przykład dzisiaj, znajdzie pan prawdopodobnie w wojsku, ja mówię o tym hipotetycznie, bo w żadnym wypadku nie, że znajdzie pan ludzi, którzy będą bronić sił pancernych. Będą uważali, że to jest, że tak powiem, sprawdziło się, że zostało zweryfikowane przez życie, podczas kiedy ta nowa koncepcja musi być mobilna, ale co najważniejsze, musi być znacznie bardziej płaska, ponieważ decyzje są podejmowane na coraz niższym szczeblu. I rzecz polega na tym, że ten dzisiejszy żołnierz powinien mieć zdolność do podejmowania decyzji taką, jakiej kiedyś nie miał dowódca plutonu. Innymi słowy, to jest bardzo poważny problem i wyzwanie. To jest moja odpowiedź na pytanie, dlaczego tak długo to trwa. Ponieważ trzeba nie tylko decyzję na najwyższym szczeblu, ale trzeba wypreswadować tym ludziom, którzy stanowią tę korporację, że dojrzał czas do zmiany i oni będą tę zmianę przeprowadzać. To nie jest przypadkiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest instytucja transformacji sojuszu, która jest stałą instytucją. I jeżeli sojusz tak długo trwa, jest nadal dla wielu państw atrakcyjnym, ja bym powiedział, najbardziej atrakcyjną instytucją bezpieczeństwa, jaka w ogóle w historii
świata powstała. To jest między innymi dlatego, że potrzeba zmiany jest wmontowana w ten sojusz. Od dłuższego czasu sojusz już też ma zastępcę sekretarza generalnego do spraw transformacji, prawda? Panie ambasadorze, oczywiście. Słowo komentarza, dlaczego tak długo trwają zazwyczaj prace nad strategiami NATO. Zadam pytanie wszystkim małżonkom na tej sali. Próbowaliście panowie kiedykolwiek negocjować cokolwiek z żonami? Na pewno tak. Czy były te negocjacje łatwe? Na pewno nie. To proszę sobie teraz wyobrazić konstrukcję, w której mamy do czynienia z kilkunastoma albo ponad dwudziestoma podmiotami. Możemy mówić o pewnej sile bezwładu, ale to jest z całą pewnością czynnik, dla którego NATO też tak rzadko podejmowało wysiłek refleksji strategicznej i negocjacji, procesu długotrwałego negocjowania dokumentów strategicznych. Zwróćmy zresztą uwagę, że o ile na przestrzeni 40 lat zimnowojennych mieliśmy do czynienia z trzema poważnymi strategiami, czwarta miała charakter kosmetyczny, korekcyjny, to tyle w ciągu 20 lat po zakończeniu zimnej wojny mamy już trzeci dokument. To także pokazuje to, o czym mówił pan profesor Rotfel, pokazuje tę dynamikę zmian w przestrzeni międzynarodowej, środowiska, w jakim funkcjonuje sojusz i potrzeby dostosowania myśli strategicznej, myśli politycznej sojuszu do zmian. Ale pan pytał również o to, dlaczego aż 10 lat dyskutowano zmianę strategii ze zmocowanego odwetu na elastyczne reagowanie, wskazując na czynnik wojskowy jako hamujący tę dyskusję. Otóż nie. Jeżeli mówimy o tych dwóch strategiach, to czynnikiem hamującym była polityka. Ponieważ wojskowi bardzo szybko uświadomili sobie, że w strategii zmasowanego odwetu, ale jest to mówiąc, NATO została przyjęta 4 czy 5 lat po tym, jak została przyjęta w Stanach Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone zdążyły przeżyć już pewną refleksję i polityczną, i strategiczną na temat pułapek zmasowanego odwetu, nagle wojskowi na to szerszym planie zdali sobie sprawę właśnie z pewnej pułapki, jaką zapewnili. Ale jednocześnie pułapka, tak powiem, która pokazywała bardzo niewielki, bardzo płaską, że tak powiem, przestrzeń eskalacji działań wojskowych w wypadku agresji ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego, zderzyła się z rzeczywistością polityczną. A rzeczywistość polityczną wyznaczała między innymi to, że broń jądrowa była tańsza niż broń konwencjonalna. Alternatywą dla strategii zmasowanego odwetu musiała być znacznie bardziej złożona strategia wojskowa, uwzględniająca elementy i presji dyplomatycznej, i elementy tak powiem, oczywiście kosztów wynikających z rozwoju zbrojeń konwencjonalnych. Co było zresztą piętą achillesową sojuszu przez cały okres funkcjonowania w warunkach zimnowojennych. A kiedy mówimy o budżetach sojuszniczych, to i tutaj 40 lat zimnowojennych i 40 lat tak powiem, sojuszu funkcjonującego w warunkach zimnej wojny i współczesne dyskusje budżetowe, między innymi nawołujące do pewnego progu, utrzymania pewnego progu wydatków na zbrojenia, co zresztą Polska wypełnia w sposób, jak powiem, godny i szlachetny, jeżeli mówimy o współczesnych wyzwaniach NATO, jest również bardzo charakterystyczny dla historii, dla czasów współczesnych, jeżeli idzie o NATO. Stąd właśnie sojusz bardzo nieczęsto sięgał do, znaczy nie podejmował lekko decyzji o zmianach strategii, czy uruchamianiu całej tej ciężkiej maszyny negocjacyjnej, która od czasu do czasu potrzebowała pewnego głosu z zewnątrz, czy pewnej ekspertyzy z zewnątrz, żeby w ogóle mogło funkcjonować. I tak jak raport Harbela utorował drogę do sprawy strategii elastycznego reagowania, tak w dużej mierze raport Albright, tutaj wielki ukłon w stronę pana profesora i wszystkich współuczestników tego zespołu, w gruncie rzeczy oczyścił pole dla dokumentu z 2010 roku, który swoją zwięzłością nawiązuje chyba tylko do dokumentu z roku 1949, co pokazuje, jak wielką i dobrą robotę wykonano w ramach Krótowej. Na marginesie dodam, że teksty wszystkich tych dokumentów strategicznych, a także traktatu waszyngtońskiego znajdziecie Państwo w tej książce. Jest to też jedno z wielkich dokonań jej autora, bo po raz pierwszy chyba mamy do czynienia z zebranymi prywatnymi, ale jednak tłumaczeniami tych dokumentów, prawda, w jednym miejscu. Muszą być tłumaczone woli ścisłości. Muszę powiedzieć, że skoro Polska jest stroną Paktu Północnoatlantyckiego, to ten pakt musiał być przetłumaczony w sposób urzędowy w dzienniku ustaw, także po prostu, znaczy w dzienniku urzędowym, bo musiał być certyfikowany i dopiero kiedy się ukazał w języku polskim, innymi słowy,
Inne dokumenty były rzeczywiście tłumaczone po raz pierwszy, ale co się tyczy samego traktatu, to oczywiście to nie dotyczy. Ja jeszcze zanim oddam głos Państwu, bo na sali są wybitni znawcy tematyki, generałowie, profesorowie, ambasadorowie, wszyscy Państwo, którzy chcieliby dołożyć swój głos, czy też swoje pytanie do tej naszej dyskusji, zapytam o autora i pana profesora o rzecz fundamentalną, o sojuszniczą solidarność, a raczej o wątpliwości dotyczące, bo jak wynika z tej książki, jak wszyscy dobrze wiemy, to nie jest tak, że tylko my Polacy zastanawiamy się, kto zechce umierać za Białystok, używając znanego sformułowania. Przecież de Gaulle zastanawiał się, kto zechce poświęcić Chicago za Lyon. Te spory, te wątpliwości, te pytania doprowadzały czasem do ogromnych kryzysów, jak kryzys francuski właśnie. Pytanie, jak sobie NATO z nimi radziło i czy sobie poradziło, skoro zadajemy je nawet i dziś. Skoro Pan mówi, że zadajemy sobie to pytanie dziś, to dziś jest również odpowiedź na to pytanie. Mianowicie dziś wyruszyły oddziały niemieckie, amerykańskie, holenderskie do Turcji z nowoczesnym, najnowocześniejszym uzbrojeniem dla potrzeb i zwiadu, i rakiet, które mają chronić Turcję przed potencjalnym zagrożeniem, na prośbę Turcji. Więc to jest taka ilustracja, że ta solidarność jest nie tylko solidarnością w objętą formę werbalnych deklaracji czy frazesów, tylko ona jest po prostu rzeczywistością. Znaczy jest to od czasu tego, co się wydarzyło na Bałkanach i zaangażowania NATO w rozmaite interwencje w różnych miejscach, to w przypadku Turcji tutaj nie jest zamiarem, ażeby te siły były użyte. One w jakiejś mierze mają spełniać tę funkcję odstraszania. To znaczy, że ci, którzy wiedzą, że na pograniczu syryjsko-tureckim te instalacje zostają umieszczone, w tym momencie każdy, kto będzie próbował w jakikolwiek sposób zagrozić Turcji, 5 razy pomyśli o tym, czy warto. I co jest istotne, cała rzecz dokonała się dość szybko i w oparciu o artykuł 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Znaczy, sojusz w swojej historii wypracował instrumenty ułatwiające znaczy zachowanie solidarności sojuszniczej czy podejmowanie decyzji w sytuacjach trudnych. Oczywiście pytanie o to, kto będzie umierał za Lyon, czy Lyon jest równie ważny jak Chicago, jest pewną zbeletryzowaną czy upolitycznioną wersją tego dylematu, który zawsze funkcjonował w sojuszu. Tak? Czym jest sojusz, w jaki sposób sojusznicy mogą na siebie, znaczy w jakich sytuacjach mogą na siebie liczyć, gdzie jest kres solidarności sojuszniczej. Tak? Kto nie chce być wciągnięty w konflikt, na jakim poziomie. Dlaczego wreszcie nowym państwom kandydującym do sojuszu stawia się jako jedno z podstawowych kryteriów, nie wpisane zresztą w artykuł 10 Traktatu Waszyngtońskiego, rozwiązywanie wszystkich swoich sporów wewnętrznych i międzynarodowych, tak żeby nie tworzyć sytuacji wciągania sojuszników w rozwiązywanie sporów, które powinny być rozwiązane w sposób pokojowy, w oparciu o siły danego państwa, danego sojusznika. Bo jeśli mówimy o instrumentach tworzenia sojuszu, czyli instrumentach budowania tej solidarności, zachowywania solidarności, to z całą pewnością tak powiem, trzeba wskazać na jej, tak powiem, na jej fundament, na traktat waszyngtoński. I to, w jaki sposób on został zapisany, to jest w zasadzie dokument bliski doskonałości, czyli tak powiem, pokazujący genialność ojców założycieli sojuszu. Czasem mówi się, że jest zbyt ogólny czy ogólnikowy w niektórych swoich zapisach. Ale w istocie, jeżeli spojrzeć na jego treść, on mógłby być z perspektywy dzisiejszej aktualizowany i uzupełniany, ale w istocie nie ma w nim żadnego zapisu, które przy sprawnej, znaczy dobrej, prawnej interpretacji zapobiegałyby czy powstrzymywały sojusz przed działaniem na rzecz bezpieczeństwa własnych sojuszników, na rzecz bezpieczeństwa własnych członków, bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego, czy też działań prewencyjnych, działań interwencyjnych, legitymizowanych w szerszej przestrzeni międzynarodowej. Ale tak jak mówił pan profesor Rotfeld na początku, warto ten tekst czytać. Czytać po prostu, ale także czytać jego w integralnej postaci, nie wyjmując z niego poszczególnych zapisów czy poszczególnych artykułów. A często bardzo koncentrujemy się na kwintesencji sojuszu, czyli na artykule 5.
Natomiast czytanie go w odwołaniu do artykułu 4 czy artykułu 3, który moim zdaniem dzisiaj nabiera coraz większego znaczenia, jeżeli mówimy o zdolnościach do ochrony czy funkcjach NATO, jest przynajmniej się niedopatrzeniem czy takim metodologicznym warsztatowym uchybieniem. Ale miałem geniuszu Traktatu Północnoatlantyckiego, także pewnego geniuszu w codziennym postępowaniu NATO, czy sprawności w codziennym postępowaniu NATO, jest dążenie do kompromisu i dążenie do jednomyślności. Co oznacza, że w toku ucierania procesów decyzyjnych, ucierania tych decyzji, bardzo często nie są one podejmowane na poziomie optymalnym, czy poziomie, gdzie w zasadzie każdy z sojuszników, każdy z państw członkowskich, proszę zobaczyć kolokwializm, ugrywa maksimum swoich celów. I dotyczy to zarówno małego Luksemburga, średniej wielkości Polski, czy wielkich, potężnych Stanów Zjednoczonych. Oczywiście różnie rozkład sił wygląda w sojuszu, różnie wygląda sposób realizowania celów, które sojusznicy sobie zakładają, ale co do istoty rzeczy ten konsens jest rzeczą istotną. Czasem wymaga on, tak powiem, wieloznacznego czy otwartego formułowania pewnych zapisów, które odnajdujemy w dokumentach sojuszniczych, czy które również odnajdziemy w Traktacie Północnoatlantyckim. Tak właśnie, by tak powiem, bieżąca polityczna interpretacja mogła wspierać solidarność sojuszniczą i mogła wspierać sojuszniczy konsens. Bo kiedy oczywiście mówimy o bardzo jasnych, bardzo dobrych przykładach sojuszniczej solidarności, ten dotyczący Turcji z ostatnich dni, ostatnich tygodni jest z całą pewnością doskonale dobranym przykładem, to musimy pamiętać, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia na początku lat 90., w roku 1990, gdzie Turcja bardzo mocno przeżyła odmowę sojuszu skierowania pewnych poważniejszych zasobów wojskowych do osłony przed Irakiem. Oczywiście jest to miara oceny narodowej, jest to miara oceny sojuszu. Czas uznał, że nie ma powodów, dla których należałoby tego rodzaju działania podejmować. Z pytania, czy są granice solidarności sojuszniczej, z całą pewnością jest pytaniem zasadnym. Podobnie jak zasadnym jest pytanie dotyczące, powiem, stałego pomiaru wartości, siły, znaczenia sojuszu, co nie oznacza kwestionowanie jego przydatności w polityce obronnej, nie oznacza kwestionowania założenia dotyczącego priorytetów w instrumentalizacji naszych działań obronnych. Ale trzeba pamiętać, że sojusz to nie fetysz. To instrument polityki zagranicznej, to instrument polityki bezpieczeństwa. I tylko silny, tylko skuteczny, tylko budowany na zasadzie konsensu i tylko wtedy, jeśli jest w stanie tworzyć tę solidarność, budować solidarność sojuszniczą, jest w istocie przydatny i ma rację bytu. Ja bym chciał podkreślić te słowa właśnie ostatnie pana ambasadora, że to są bardzo ważne, żeby one wybrzmiały, że sojusz to jest instrument, a nie nadrzędny byt, czy też wyznacznik naszej polityki i obronnej, i zagranicznej. Nie sądzę, by do końca takie rozumienie było powszechne w naszej debacie publicznej. A skoro o debacie mowa, to oczywiście zachęcam do zabierania głosu. Longin Pastusiak. Tak patrzę na ten tytuł książki i na te dwa pierwsze słowa tytułu i powiedziałbym tak, że siła NATO wynika z solidarności, ale solidarność już niekoniecznie wynika z siły. Solidarność bierze się ze wspólnoty wartości, z lojalności i gotowości do współdziałania. I w tej sprawie mam pytanie do obu znakomitych panelistów. NATO działa w oparciu o ten sam układ waszyngtoński, niezmieniony. Jest artykuł 5. Ale ten artykuł 5 mówi, że w wypadku agresji na jedno z państw członkowskich pozostali określą zakres udzielonej pomocy. Jest to zupełnie inaczej, sformułowanie inne, aniżeli w traktacie o Unii Zachodnioeuropejskiej. Również przypadkowa zbieżność artykułu 5 układu OUZE mówi, że w wypadku agresji na jedno państwo członkowskie pozostałe państwa udzielą natychmiastowej i maksymalnej pomocy. I pytanie wobec tego, czy panowie widzicie możliwość modyfikacji, doprecyzowania artykułu 5 Układu Waszyngtońskiego i czy są szanse na to? Że w tym pytaniu w pewnym sensie jest zawarta odpowiedź. Mianowicie Unia Zachodnioeuropejska, która była oparta na traktacie brukselskim z 1948 roku, była w sposób, z punktu widzenia prawnego, sformułowana w sposób niemalże doskonały. To był świetny papier, który zachował swoją wartość jako papier do momentu, kiedy Unia Zachodnioeuropejska znikła z horyzontu i nikt tego nie zauważył. Był cichy pogrzeb Unii Zachodnioeuropejskiej, która miała bardzo dobry artykuł 5, ale nikt nie nawet sobie w takich sytuacjach, a było kilka kryzysowych sytuacji, nikomu nie przyszło do głowy,
że można się odwołać do potęgi Unii Zachodnioeuropejskiej i do gotowości jej członków do udzielenia natychmiastowej pomocy, chociaż tak było zapisane w tym traktacie poselskim. Natomiast w przypadku NATO jest dokładnie odwrotnie. Nie jest tak zapisane, ale równocześnie wszyscy wiedzą, że NATO jest instytucją, która w przypadku zagrożenia tej pomocy udzieli. To nie znaczy, że udzieli jej w każdym przypadku na żądanie każdego członka w każdej sytuacji, bo nie chcę tutaj być, że tak powiem, nazbyt żartobliwy, ale mógłbym przytoczyć, że kilka głosów pojawiło się o tym, że należy się odwołać do NATO w tej czy w innej sprawie. Otóż trzeba powiedzieć, że do tej pory NATO podejmowało decyzję z rozmysłu, ale kiedy ją podejmowało, to realizowało do końca. I trzeba powiedzieć, że NATO robi więcej niż wielu zakładało. Właśnie między innymi ze względu na ten element wartości, o których tutaj Pan jako pierwszy wspomniał i to się pojawiło, ponieważ jest to sojusz nie tylko interesów, ale również oparty na wartościach. Mianowicie nie jest oceniana na przykład taka sprawa, że NATO spełniło rolę prewencyjną w kilku konfliktach, które gdyby nie było NATO, doszłoby do poważnej wojny europejskiej między Turcją a Grecją. Otóż paradoks polegał na tym, że oba te państwa były państwami sojuszniczymi w tym samym sojuszu i ten sojusz zapobiegł tej sytuacji, że tak powiem, konfliktu zbrojnego, ale co więcej, gdyby nie było tego sojuszu, to rządy pułkowników, czarnych pułkowników w Grecji trwałyby zapewne nieporównanie dłużej. Znaczy to, że doszło do przywrócenia demokratycznych rządów w Grecji jest również zasługą sojuszu atlantyckiego. Ktoś mógł powiedzieć, ale jak to w ogóle mogło się wydarzyć, że w państwie demokratycznym doszło do przewrotu państwa, które należało do sojuszu. Tak się mogło zdarzyć i tak się może zdarzyć w przyszłości. Znaczy rzecz polega na tym, że nikt nie jest immunizowany na żaden rozwój wypadków. Ja bym powiedział, że o polityce międzynarodowej, o bezpieczeństwie stanowią pewne determinanty, czynniki, ale egzekutorem historii są ludzie i to ludzie podejmują decyzje w poszczególnych państwach. W jednych ta demokracja staje się zagrożona właśnie w wyniku takiego postępowania, do jakiego doszło w Grecji w swoim czasie, a w innych, na przykład w Hiszpanii, po śmierci generała Franco i po procesie takiej pokojowej transformacji, ludzie, którzy stanowczo protestowali przeciwko przystąpieniu Hiszpanii do NATO, nie tylko optowali na rzecz wstąpienia do NATO, ale główny rzecznik i przeciwnik przystąpienia Hiszpanii do NATO został jej sekretarzem generalnym. I nie był najgorszym sekretarzem generalnym. Uważam, choć dzień, że Javier Solana odegrał bardzo pozytywną rolę, ale niektórzy z nas pamiętają, że jeszcze w latach 70. Javier Solana był zdecydowanym przeciwnikiem sojuszu. Innymi słowy, to jest moja odpowiedź taka, ja bym powiedział, żeby nie patrzeć na literę, a patrzeć na istotę sprawy, bo z punktu widzenia litery ta Unia Zachodnioeuropejska jest dla mnie takim klasycznym przykładem, że powstała instytucja, która była świetnie zorganizowana, w skład której wchodziło 200 najlepiej przygotowanych profesjonalistów, zresztą dość wysoko płatnych, co sprawiło, że ta instytucja trwała dłużej niż powinna była trwać, ale w końcu się udało, że tak powiem, ją powiedział, po cichu zorganizować ten pogrzeb, który nie był zbyt kosztowny, bo część funkcji przejęła Unia Europejska, a część funkcji, że tak powiem, zamarła, ponieważ życie już nie wymagało tych funkcji w ogóle. Jeżeli wolno, słowo komentarza. Musimy pamiętać, że ze wszystkich sojuszy amerykańskich zawartych w XX wieku Sojusz Północnoatlantycki, czy Traktat Północnoatlantycki ma najbardziej jasne, jednoznaczne sformułowanie dotyczące udziału Stanów Zjednoczonych w potencjalnym konflikcie, w którym jeden z sojuszników byłby zaangażowany. Jednocześnie wszyscy ojcowie Traktatu Północnoatlantyckiego w Stanach Zjednoczonych dość solidnie musieli tłumaczyć się przed Kongresem, jak pamiętamy, z zapisów artykułu 5.
wielu złośliwców i prześpiewców przypomina, ja zresztą też pozwoliłem sobie na to w książce, jaką muzykę 4 kwietnia 1949 roku zaserwowano uczestnikom przyjęcia towarzyszącego podpisaniu Traktatu Północnoatlantyckiego. Państwo, którzy nie wiedzą, powiem, że były to dwa fragmenty z musicalu Porgy and Bess, czyli It ain't necessarily so and I've got plenty of nothing, czyli to nie tak, dostałem, tak powiem, nic nie dostałem w tłumaczeniu swobodnym na język polski. Oczywiście szybko odpowiedzi pokazało, że it ain't necessarily so. Czyli jednak ten sojusz ze swoim artykułem 5 funkcjonował tak, jak należy. Ta wspólnota wartości i solidarność. Wydaje mi się, raz jeszcze warto wrócić do tej kwestii. Pokazując bardzo wyraźnie, że one funkcjonują łącznie z elementem siły. No, na czym polega unikalna wartość Sojuszu Północnoatlantyckiego? Dlaczego w moim zdaniem jest on niezastępowalny w architekturze wszystkich organizacji międzynarodowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa? I to jest także jedna z osi mojego sporu z tymi, którzy mówią, że sojusz utracił swoje funkcje wojskowe. To jest właśnie zdolność do budowy czy podtrzymania wspólnoty wartości, ale promowania czy projektowania tych wartości poza własny obszar w oparciu o pełne instrumentarium dyplomacji i polityki, ale gdy trzeba, także odwołania się do elementu siły. I w tej funkcji Sojusz Północnoatlantycki jest po prostu niezbywalny. Funkcja sojusznicza jest niezbywalna. Wspólnota wartości, która funkcjonuje w oderwaniu od zdolności do, tak powiem, obrony tych wartości, no jest słabą wspólnotą wartości, nawet jeśli wartości są najważniejsze i najpiękniejsze. To, że mamy 60 lat pokoju w Europie, stabilizacji, sfera demokracji, stabilizacji się powiększa, to, że sojusz, jeżeli w okresie zimnej wojny sojusz zapobiegł wybuchowi konfliktów czy poważniejszych sporów między własnymi sojusznikami, bo to nie tylko kwestia Grecji, to jest także wojna warszawa, to są także inne, mniejsze czy większe kryzysy wewnętrzne, to właśnie jest zasługa tego, o czym mówimy, tej solidarności, ale bardzo wyraźnie zbudowanej na fundamencie wspólnej strategii i siły jako jej zwolenników. Jeżeli ja mogę jeszcze na momencik, tylko być może przerywając na chwilkę tylko zadawanie wolnych pytań z sali, bo pan profesor wspomniał, że wykonawcami historii są ludzie, pan ambasador opisuje te mechanizmy, które też opisał w książce, a mamy na sali człowieka, który wszedł w te mechanizmy i musiał te historie wykonywać. Ja bardzo bym prosił, jeżeli mogę, a mam nadzieję, że nie odmówi pan ambasador Jerzy Marianowak, jeżeli zechciałby podzielić się z nami refleksjami na temat tych mechanizmów, które zastał po wejściu no, jako polski przedstawiciel do Rady Północnoatlantyckiej. Może tylko jeden taki element, który właściwie też będzie częściowo pytaniem. Mianowicie wszystkich nas, którzy zajmowaliśmy się NATO, a byliśmy wtedy razem bodajże przez 3 lata mniej więcej, współpracowaliśmy w kwaterze głównej, to niepokoił nas, właściwie niepokoiły nas 4 słowa w artykule 5, a mianowicie, że w przypadku agresji zbrojnej, bo to tak brzmi, ale te 4 słowa są następujące, że udzieli się pomocy wtedy, kiedy to będzie, zgodnie z tym, czy to będzie konieczne, czy w sposób, jakie strony uznają za konieczne. Jeszcze raz powtarzam, w sposób, jakie strony uznają za konieczne. No to się oczywiście, to się śniło w nocy, że to jak się coś stanie, no to może być niebezpieczne. Wiedzieliśmy, że zabierać się za to, żeby zmieniać w traktacie, to jest nierealne. Pojawiały się takie idee nawet niedawno, w latach 2007-2006. To było nie do zrealizowania z różnych przyczyn. Moglibyśmy nawet doprowadzić właściwie do zawalenia się sojuszy. Natomiast można robić i inne rzeczy. Każdy wie w dyplomacji, że się robi. Na przykład staraliśmy się wprowadzić zasadę automatyzmu działania na wypadek określonych działań, które można uznać za agresywne, na przykład lotnicze czy inne jakieś sytuacje, które mogą się pojawić. Staraliśmy się również pójść w takim kierunku,
żeby państwa działały w sposób natychmiastowy, bo ten cały artykuł 5 był w innych warunkach używany wtedy. Wtedy pomoc, jeśli przychodziła po 2-3 tygodniach, a nawet po 2 miesiącach, to jeszcze mogła być pomocą skuteczną. Dzisiaj, jeżeli pomoc nie przychodzi w ciągu kilku minut i godzin, minut mam na myśli, jak jest atak rakietowy, no a godzin w przypadku innych działań, to właściwie się może okazać, że to będzie nieskuteczne. Więc tuśmy szli w kierunku tym, powiadam, działania natychmiastowego i działania automatycznego. I tuśmy właściwie wypełnili pewną lukę. Nie wiem, jak pan minister tu się na to akurat w tej chwili patrzy, ale to jest jakimś naszym, uważam, osiągnięciem takim praktycznym sojuszu. I jeżeli można jeszcze jedną rzecz zapytać przy okazji, to chciałbym się spytać taką rzecz, bo ja widziałem takie kryzysy w ramach NATO, ogromną ilość i oczywiście natychmiast były pytania i tak dalej, zwłaszcza w Polsce, jak się spotyka, no nie, to już koniec sojuszu, no to się rozpada, prawda? Każdy tylko ode mnie oczekiwał, żebym ja powiedział, że to się wszystko rozpada, każdy się cieszył, żeby, jak ja mówiłem, że są wewnętrzne różnice. No ale każdy z nas wiedział, jak tam był, że sojusz był ciągle w kryzysach. One się powtarzały. A sojusz mimo wszystko miał tą właśnie, co mówi profesor Rotfeld, ciągłość i zmianę w sobie. I teraz pytanie moje jest następujące. Czy z pana pracy nad historią, bo niektóre rzeczy widzieliśmy już później sami, ale pan w książce o tym nie pisze, bo nie dotyczy ona tego. Czy pan uważa, że tamte kryzysy były też takie mocne i czasami destrukcyjne, jak te kryzysy, któreśmy obydwaj oglądali? Ponieważ w Sojuszu Demokratycznych Państw, gdzie państwa są sobie równe, to nie ma sytuacji, w której w sposób łagodny i szybki dochodzi się do decyzji. Te decyzje się uciera, mówię o wspólnym mianowniku mówimy. Więc to mówię, spojrzenie na kryzys, czy ocena sytuacji jako kryzysowej jest znacznie bardziej gwałtowna wtedy, kiedy ją obserwujemy. A zwłaszcza, gdy ją obserwujemy z pierwszego rzędu. Przepraszam, ja z drugiego, pan ambasador wówczas z pierwszego, jako pański zastępca, ja z drugiego. Ale ja doskonale pamiętam, na przykład luty 2003 roku i bardzo brzydką debatę wewnętrzną w NATO dotyczącą udzielenia pomocy, kolejny, trzeci raz, tak powiem, w ostatniej dekadzie, udzielenia pomocy Turcji. Brzydka w przejawach, brzydka w sposobie dyskutowania, ale bardzo, tak powiem, optymistyczna w sposobie, w jaki została rozwiązana. Także ten brzydki proces dochodzenia czasem do decyzji jest jednak konieczny po to, by na końcu ta decyzja goniła się w sensie politycznym, goniła się w sensie wojskowym i budowała, wspierała sojuszniczą solidarność. Także niewątpliwie historia, czy pewien dystans w ocenie kryzysów, zwłaszcza tych, które nazywamy, czy nazywaliśmy jako egzystencjalne, jest elementem mitygującym ocenę, łagodzącym taką cenę. Dla mnie takim motywem pierwotnym, czy w ocenie tych kryzysów jest to, że jest to naturalny sposób dochodzenia do konsensu przez sojuszników. Oczywiście niebezpieczne kryzysy są takie, które przekraczają pewien punkt, ale póki co okazało się, że w warunkach zimnej wojny można było przetrwać kryzys związany z wyjściem jednego z sojuszników ze zintegrowanej struktury wojskowej NATO i obronić proces decyzyjny, który odbywał się bez tego sojusznika. Ten sojusznik po kilkudziesięciu latach wrócił do sojuszu. Można było przetrwać kryzys, w którym część sojuszników odmówiła udzielenia pomocy dużemu sojusznikowi, który prowadził swoją narodową misję retaliacyjną w jednym z państw Bliskiego Wschodu. Podobnych sytuacji jest bardzo wiele i można było wreszcie rozwiązać kryzys wtedy, kiedy przez długi czas, przez wiele godzin sojusznicy czy sekretarz generalny NATO szukał premiera jednego z ważnych państw sojuszniczych, którego w danej chwili nie można było telefonicznie uchwycić, a jego słowo było niezbędne dlatego, żeby porozumienie sojusznicze zostało zawarte. Także nie przesadzałbym z oceną kryzysu sojuszu, patrzę zawsze na ich realną wartość i wpływ na bieżące działania NATO i pewien osad czy pewne doświadczenie, które zostawiają. No niestety emocje także w polityce odgrywają wielką rolę, zwłaszcza animozje personalne, zwłaszcza tego rodzaju kwestie, nad którymi trudno przejść do porządku dziennego, a które w dłuższym planie mogą mieć wpływ na działania także struktur międzynarodowych. Ale mówię, dla mnie, jeżeli patrzę na kryzysy zimnowojenne,
ta perspektywa historyczna każe znacznie łagodniej ocenić ich realne skutki dla strategii, dla Solidarności Sojuszniczej czy organizacji jako takiej. Ale teraz szef, zapewne wielu badaczy i historyków i politologów wojskowości. Bogusław Macek, Akademia Obrony Narodowej, są na sali. Panie ministrze, bo jeszcze gratuluję, dzisiaj połowa Akademii Obrony Narodowej tu się wybierała, trzeba było losować, zaledwie kilku profesorów mogło dostąpić tego zaszczytu. Szczerze, miałem okazję zapoznać się z dziełem. Szapoba, wielki pokłon i wpisuje się tutaj w głos jednego z poprzedników, pana profesora, także zachęcam do kontynuacji, bo trzeba, nie tylko warto, ale trzeba. Ale żeby to była jednak debata, a nie tylko beczki miodu na serce sekretarza generalnego NATO, to w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan profesor Offert. Panie profesorze, przekonuje pan do artykułu 5 i do stanu faktycznego, jaki do dnia dzisiejszego mamy. Szczęść Boże, NATO rzeczywiście skutecznie zapewnia nam to bezpieczeństwo nie tylko w Europie. Ale czy to nie jest jednak tak, że wszyscy mamy jednostek i wpisuje się tutaj w słowa pana Nina Bastusiaka i w słowa pana ambasadora Nowaka? Wracam do artykułu 5, bo gdyby było tak pięknie, jak pan profesor to ocenił, to po co ma plan ewentualnościowy? Nie tylko Polska, o tyle Polska tak bardzo zabiegała, nasz rząd, nasi przedstawiciele. Gdyby to wystarczyło w ocenie polityków, w ocenie, no nie wojska oczywiście, bo nie wojsko decyduje, to myślę, że nie byłoby takiej potrzeby i tak bardzo byśmy tego nie podkreślali. Ale mam pytanie do obydwu panów. Siła i solidarność, strategia NATO. Czy nie sądzicie panowie, że ta siła i solidarność opierała się w dużej mierze na bardzo jasno sprecyzowanym przeciwniku przez te 50 lat. NATO miało bardzo jasną sytuację. Żyło w obawie. Nie chcę powiedzieć w lęku czy w przerażeniu, bo myślę, że to były za mocne słowa. To się bardzo zmieniło. Znaczy mamy wspólnego przeciwnika, terroryst, czy terrorystę jednego tej organizacji, która symbolicznie funkcjonowała na teatrze. Ale to już tak dobrze nie jest. Tu już państwa natowskie tak dobrze nie zachowują się, jeżeli chodzi o operacje współczesne. Myślę, że siła i solidarność, dzisiaj o tym nie mówiło, opiera się także na przywództwie amerykańskim. Potencjał zdolności NATO, no wiemy jak, nie będę robić tutaj wykładu, to jest dominująca siła militarna Stanów Zjednoczonych. Czy nie macie panowie obaw w kontekście tego, co się dzieje, zmiany zainteresowania Stanów Zjednoczonych, jednak też rozbieżnych interesów państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, tego, co się dzieje w Azji, to, co się dzieje w Chinach, w Pakistanie i tak dalej, o przyszłość NATO, w kontekście przywódczej roli Stanów Zjednoczonych i pewnego zniechęcenia zarówno Europy, jak i Stanów Zjednoczonych, pewnego znużenia dla niezrozumienia pewnej wspólnej idei właśnie tej siły i solidarności. Bogiem prawdą, panie generale, odnoszę wrażenie, że poruszył pan kilka niezwykle fundamentalnych spraw, które rzeczywiście, gdyby odpowiedzi na to powagu, to zabrakłoby czasu, ale spróbuję tak w tezach powiedzieć panu. Może zacznę od sprawy najprostszej, mianowicie, ponieważ tutaj wspominano już kilka razy, pan ambasador Nowak mówił o tej formule artykułu 5, ponieważ w tej książce on jest ten tekst załączony. Otóż ta dokładna formuła brzmi w ten sposób, że sojusz udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa. Otóż chcę powiedzieć, że jak ktoś się wczyta w te słowa, to z nich wynika przede wszystkim obowiązek każdego państwa, które chce otrzymać pomocy, żeby było samo gotowe do stawienia czoła agresorowi. Innymi słowy, ci, którzy mają takie wyobrażenie, że można pojechać na gapę i, że tak powiem, liczyć na to, że w przypadku napaści sojusz weźmie na siebie obowiązek obrony, mylą się. Sojusz udzieli obrony wtedy, kiedy to państwo ze swojej strony wykona maksimum tego, czego sojusz oczekuje. Więc z tego punktu widzenia chcę powiedzieć, że jest pewne takie niezrozumienie, że skoro jesteśmy członkami sojuszu, to w istocie rzeczy to sojusz bierze na siebie odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Tak, bierze, ale nie
na zasadzie bezwarunkowej, tylko to jest kwalifikowana pomoc. I tam jest cztery takie kwalifikatory, te, które przed chwilą przeczytałem. Że po pierwsze możemy tej pomocy otrzymać, ale nie od wszystkich członków, tylko od, na przykład od jednego z krajów członkowskich. Możemy od kilku, możemy od całego sojuszu. Sojusz podejmie niezwłocznie decyzję co do tego, jak ta forma ma być udzielona, ale nie, tam nie jest powiedziane, że sojusz z całą mocą stanie w obronie każdego państwa w każdej sytuacji. I ja bym powiedział, to jest taki czynnik mobilizujący do tego, aby nie traktować sojuszu jako odpowiedzi na każdą sytuację. Druga sprawa dotycząca, że tak powiem, zmiany roli Stanów Zjednoczonych. Ona jest zjawiskiem obiektywnym, znaczy nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Rola Stanów Zjednoczonych w świecie się zmieniła. I Stany Zjednoczone mają trudność z takim, że tak powiem, z internalizowaniem, powiem tak po prostu, mówi się czasami, z przetrawieniem tej nowej sytuacji. Jedni uważają, że skoro zmienił się świat, zagrożenia są inne, w innych regionach, Stany Zjednoczone muszą przede wszystkim dbać o swoje własne bezpieczeństwo. Europa jest na tyle bogata, państwa europejskie są na tyle doświadczone i demokratyczne, że powinny same wziąć na siebie odpowiedzialność. Otóż ja chcę powiedzieć, że te oczekiwania amerykańskie nie są bezzasadne. Znaczy, jestem zdania, gdybym był Amerykaninem, też bym tak rozumował, że państwa europejskie powinny przejąć na siebie większą odpowiedzialność niż czyniły to poprzednio. Bo poprzednio sytuacja była wygranej lub przegranej. Znaczy był przeciwnik wyraźnie zdefiniowany i było oczywiste, że jakakolwiek próba przekroczenia przez Układ Warszawski tego obszaru, który wchodził w skład Układu Warszawskiego, gdyby zagrożony był jakiekolwiek państwo NATO, to z całą pewnością NATO odpowiedziałoby z całą mocą. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Nie ma Układu Warszawskiego, nie ma bezpośredniego zagrożenia. Europa musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Jakkolwiek wiele rządów europejskich odzwyczaiło się od tego. Stąd między innymi problem, że koncepcja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, instytucja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jaka jest w traktacie stanowiącym fundament Unii Europejskiej, ta, gdyby potraktować poszczególne postanowienia, które zmieniały się, jeżeli chodzi o tę wspólną politykę zagraniczną bezpieczeństwa i obrony w Unii Europejskiej, to wydawałoby się, że my na to już nie potrzebujemy. Ale okazało się, że jakkolwiek mamy te postanowienia, to one są na razie pewną taką deklaracją. Te zobowiązania są bezwzględne, ale nie są realizowane. W związku z tym, w moim przekonaniu, ten problem jest problemem dla wszystkich polityków, dla rządów, że one muszą same ocenić, w jaki sposób należy, że tak powiem, stworzyć sytuację, w których główne państwa sojuszu, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, będą się czuły zobowiązane do udzielenia tej pomocy. Ja mam wrażenie, że największą gwarancją jest optymalne kształtowanie własnej obronności. Państwo, które będzie silnym ogniwem wewnątrz sojuszu, może z całą pewnością być przekonane, że sojusz stanie w obronie tego państwa. Dziękujemy bardzo Państwu wszystkim za przybycie w ten wtorkowy, karnawałowy wieczór. Ja sądzę, że ponieważ tutaj... Dziękuję panu profesorowi Adamowi Danielowi Rotfeldowi, panu ambasadorowi ministrowi Robertowi Kupieckiemu. Ja sądzę, że ponieważ tutaj padły daleko idące sugestie do pana ambasadora o kontynuację swojego dzieła, do pana dyrektora o ponowne wydanie ważnych publikacji, to ja sądzę, że wszyscy możemy sobie życzyć, żebyśmy się spotkali jeszcze raz i kontynuowali naszą rozmowę wkrótce. Pan ambasador mówi tutaj za 20 lat, nie, za 2 miesiące. Dziękuję Państwu wszystkim za uwagę. Panie komisarzu.
16 punktów.